Jan Klemens Branicki, jeden z najbardziej wpływowych ludzi swojej epoki, gromadzący zaszczytne tytuły i wielki majątek. Właściciel 12 miast i 257 wsi. Mówiono o nim różnie. Oskarżano o bierność, przebiegłość, wygodnictwo, ale jednego nie można mu odmówić. Jego potęgi budowlanej i gospodarczej. Mając wielkie, jednocześnie bardzo rozległe włości, posiadał kilkanaście siedzib, 17 pałaców, w tym w Grodnie czy w Warszawie, ale jego ulubionym był ten w Białymstoku. Już za czasów Branickiego nazywany polskim Wersalem. Budził podziw w całej Europie. Za chwilę wejdę do tego legendarnego miejsca, które pełniło rolę głównej rezydencji hetmana. To tu przebywał najczęściej i najwspanialej podejmował gości. Gdy zaproszeni goście przybywali na dwór, Branicki dbał o dobre wrażenie już od progu. Zapewne dlatego zdecydował się na diametralną przebudowę klatki schodowej w 1754 roku, by nadać jej większej okazałości i reprezentacyjności. I tak od tego czasu gości witali rotator, dwóch atlantów i piękne marmurowe kolumny. Przebudowa westybulu ingerowała w całą konstrukcję głównej części pałacu. Taki układ schodów wymagał solidnej podpory. Zobaczcie sami. Jestem tuż pod czarnymi kolumnami. Zobaczcie, jak grube mury je podtrzymują. Ale nie rozgaszczajcie się tutaj, ponieważ do pałacowych piwnic jeszcze wrócimy. Tymczasem ja wracam na górę. Na parterze znajdowały się pomieszczenia gospodarzy i duża sala jadalniana. Obok jadalni pokoje kredensowe, gdzie w dużych szafach przechowywano różnego rodzaju naczynia szklane, porcelane, świeczniki czy srebra. Do pałacu przybywały setki gości. Branicki hucznie świętował Boże Narodzenie, Nowy Rok, zapusty, imieniny swoje i Izabeli. Jego szwagier, Stanisław August Poniatowski, mówił o nim, że ten namiętnie lubił wystawność. Ale ta cecha z pewnością nie przeszkadzała jego gościom. Na pierwszym piętrze znajdowała się sala wielka, przeznaczona do tańca i do stojących zebrań. Po lewej jej stronie była jadalnia, z dużym stołem pokrytym tureckim dywanem i 30 krzesłami. A z jadalni wchodziło się do kaplicy, której przywrócono pierwotny wygląd z końca XVII wieku, czyli czasów Stefana Branickiego, ojca hetmana, Jana Klemensa. Po przeciwległej stronie były umieszczone trzy pokoje, zwane królewskimi, gdyż to tam nocowały koronowane głowy, których gościł hetman. Za tymi drzwiami znajduje się pomieszczenie, w którym było królewskie łoże z baldachimem i tron. Zwróćcie uwagę na ukryte drzwi. Przez nie zapewne o poranku wchodziła kawiarka, osoba odpowiedzialna za parzenie kawy na dworze i podawała ten boski trunek wprost do łóżka. Nie była to jednak tak przygotowana kawa, jaką pijemy dziś. Kawę wtedy zagęszczano żółtkiem, tartymi migdałami i mocno słodzono. Dodawano też do niej śmietankę zapiekaną w piecu, w kamionkowych naczyniach i kruche ciasteczka. To wszystko nazywano podśniadaniem, a gdy wyborna kawa obudziła ciało i umysł, wówczas mieszkańcy dworu mogli szykować się na śniadanie. Żeby można było się tak wspaniale bawić, gościć na dworze, Branicki zatrudniał sztab ludzi, którzy organizowali te wszystkie atrakcje, jakie wymyślał swoim gościom. Oczywiście za te potrawy, za tych kilkadziesiąt potraw podawanych na ucztach odpowiadał kuchmistrz, który miał do dyspozycji kilku kucharzy. Za potrawy wychodzące z pieca odpowiadał pasztetnik, zaś za potrawy wykonywane narożnie – pieczysty.
Nie mogę nie wspomnieć też o cukierniku, ale o tych wszystkich osobach dowiecie się znacznie więcej w kolejnych odcinkach Branicki od kuchni. Tymczasem zapraszam Was do podziemi. Klatka schodowa idealna dla pałacowej służby, czyli wąska, kręta i niebezpieczna. Prowadziła do piwnic, w których Branicki trzymał produkty wymagające niższej temperatury. O ja, jestem za wysoka na służbę. Nie mieszczę się. Jan Klemens Branicki należał do Bractwa Wrogów Wstrzemięźliwości, któremu patronował król August II Mocny. Tak więc podstawowym napojem na dworze hetmańskim było piwo. Pochodziło ono głównie z własnych browarów, było przywożone tutaj do pałacowej piwnicy, by się ustało i wyklarowało. Najprawdopodobniej staczano je w tym miejscu. Gdyż to tu znajdowało się jedno z wejść do piwnic, które później zostało zamurowane. Tą funkcję tej przestrzeni podkreśla muzealna projekcja. Hetman cenił sobie także mocne piwo importowane z Anglii. Nabywał je w Gdańsku, w beczkach bądź butelkach i tutaj nie lada problemem stawał się jego transport. Piwo w beczkach ładowano na powracające barki zbożowe, przykrywano gałęziami i często polewano wodą, żeby się nie zepsuło. Podobnie było z butlami. Butle pakowano albo na takie barki, albo wysyłano je powozami. I tutaj były małe problemy, ponieważ butelki często się tłukły i to rzucało nieprzyjemny cień na konwojentów, których zaraz oskarżano o to, że po prostu to piwo wypili. O ile piwo było napojem codziennym, to inaczej rzecz miała się z winem, które było podawane głównie na stół pański i marszałkowski. W piwnicach można było znaleźć dwa rodzaje win – węgierskie i francuskie. Te pierwsze kupowano bezpośrednio na Węgrzech bądź od kupców w Warszawie, zaś te drugie przywożono z Gdańska i Królewca. By w piwnicach panował porządek, Branicki zatrudniał piwnicznego. Beczki z winem, które były w piwnicach, były wypełnione po brzegi. Jeśli część wina gościła na hetmańskim stole, resztę z beczki należało przelać do butelek. Podczas takiego przetaczania wina często zdarzały się kradzieże. Dlatego ten piwniczny był wtedy bardzo potrzebny, żeby wszystkiego przypilnować. Oczywiście na dworze pojawiały się mocniejsze trunki, takie jak wódka. Te głównie dostarczały pańskie gorzelnie. Zdarzało się, że Jan Klemens Branicki chciał kupić lepszą gatunkowo wódkę i wtedy udawał się po nią do Gdańska albo do Warszawy. Ale nie było tego trunku zbyt dużo w pałacu, ponieważ on po prostu go nie lubił. Tyle rozprawiam o alkoholowych trunkach, a w piwnicach nie brakowało też beczek z rybami. O świeżych rybach opowiem Wam w kolejnych odcinkach Branicki od kuchni, tymczasem słów kilka o solonych. W piwnicach można było znaleźć beczki z solonymi jesiotrami, karpiami, z kawiorem, z ikrą, z chuchrami, czyli z żołądkami rybimi, no i oczywiście ze śledziami. Hetman preferował śledzie holenderskie, ale jeżeli tych nie było, to zadowalał się też innymi. W piwnicach składowano także oliwę, nabiał czy ocet winny, ale jest tu też pomieszczenie, które miało zupełnie inne przeznaczenie. Pamięta ono jeszcze czasy poprzednich właścicieli tych włości. Mowa tu o Wiesiołowskich. Pomieszczenie to jako jedyne w piwnicach było otynkowane, miało okno, mógł więc ktoś tu mieszkać. To bardzo niezwykłe uczucie stąpać po XVII-wiecznej podłodze. Tak tu opowiadam o tych zapasach, że zrobiłam się głodna. Oznacza to jedno, czas na gotowanie. Przenieśmy się zatem do prawego skrzydła pałacu, w gościnne progi Muzeum Historii, Medycyny i Farmacji. Muzeum nie tylko dba o upowszechnianie historii pałacu, ale także w jego wnętrzach możemy poznać tajniki medycyny i tradycji leczniczych. Na
co dzień nie znajdziecie oczywiście tutaj akcesorii kuchennych, to wszystko zmieniło się na potrzeby naszego programu. Idea jest taka, by każdy widz, który obejrzy nasz program, mógł potem przygotować sobie danie, które gościło na hetmańskim stole. Dziś zdecydowałam się na przygotowanie bardzo prostego dania, prostej potrawy, która była serwowana na śniadanie. Serwowana była szczególnie kobietom, bo mężczyźni lubili zjeść konkretnie mięso, sery, a kobiety gustowały w galaretach, deserach, owocach, konfiturach, no i jajecznicach. I taką jajecznicę dzisiaj przygotuję. 18-wieczna jajecznica na winie. I bynajmniej nie jest to taka jajecznica, którą robimy z tego, co nam się nawinie pod ręce, ale prawdziwe wino. Będę do niej potrzebowała jajek, wina, cynamonu i cukru. Z tych kilku składników wyjdzie naprawdę perfekcyjne danie. Do jajecznicy użyję 6 jaj, tak jak to jest napisane w przepisie staropolskim. Oczywiście moje jaja pochodzą, to są wiejskie jaja od kur moich rodziców, można tak powiedzieć. A u Branickiego jaja były hodowane w folwarkach hetmańskich. I kury znosiły ich tak dostateczną ilość, że Branicki po prostu nie musiał ich dokupować. Ok, mam już 5, teraz 6 jajo. Te jaja możecie oczywiście sobie rozbić rózgą. Ja użyję do tego miksera, żeby było troszeczkę szybciej. Wiecie, jesteśmy w muzeum, czas nagli. I niech się troszeczkę jajeczka ubiją. Jajka troszeczkę się ubiły, więc do misy miksera dodaję teraz 2 łyżki cukru. Dwie łyżki cukru i jeszcze troszeczkę ubiję te jajka, żeby była taka puszysta piana. Teraz łyżeczka cynamonu. Cynamon to przyprawa, która znana jest od dawien dawna w kuchni i początkowo była ona dodawana do takich sosów podawanych z rybami i z mięsem. W XVIII wieku sytuacja się zmieniła i cynamon zaczął być dodawany do potraw mlecznych, by ten aromat słodyczy i delikatności wyciągnąć. Więc głównie w potrawach pojawił się mlecznych i różnego rodzaju deserach. Ale to dopiero XVIII wiek, tak? Wcześniej do ryb i do mięsa. Gdy ten cynamon się rozbije razem z jajeczkami, doleję główny składnik, czyli wino. Wina nie za dużo, 120 ml, ale w sumie nie za dużo. Niech każdy dolewa tyle, jak chce, ile lubi, nie? Ale 120 ml na 6 jajek zdecydowanie wystarczy. Na patelnię wrzuciłam przed chwilą łyżeczkę masła klorowanego i na tym maśle za chwilę usmażę moją jajecznicę. Wlewam jajeczka na patelnię. I teraz jajka powinny się zasmażyć od dołu. Nie przewracamy tej jajecznicy. Ona powinna się zasmażyć i powinnam ją przewrócić na drugą stronę. Kiedyś ta jajecznica była podawana w specjalnych rynienkach. I tak naprawdę z tych rynienek potem ją jedzono, więc nikt się nie przejmował, że coś się rozpadło, coś się nie udało. Ja oczywiście będę się przejmować, tak, bo to nie byłabym ja, ale spokojnie, czekam, aż jajecznica się zasmaży od dołu. Planowałam, że wleję zaledwie połowę jajek do tej patelni, to będzie taka jedna porcja, ale jakoś weszło mi całe. Po prostu muzealna przestrzeń inaczej wpływa na jaja i na wszystkie inne akcesoria kuchenne.
Mam wrażenie, że chyba trochę mi się przypala coś, bo czuję taki zapach. No. Jeszcze chwila. Zawsze się stresuję, jak robię takie jajecznice, omlety, bo właśnie ten moment przewrócenia na drugą stronę jest dla mnie najgorszy. Teoretycznie powinnam podać tą jajecznicę prosto z patelni. I teraz mój operator robi straszną rzecz, ponieważ wziął w ręce aparat i idzie tutaj, żeby nagrać zbliżenie, jak przewracam jajeczka. Trzymajcie kciuki. Może przydzielę to na pół. Wiem, przydzielę to na pół. Okej. Jajecznica praktycznie jest gotowa. Za chwilę przerzucę ją na talerz i będę podawać, próbować. Dam jej jeszcze chwilę, żeby się przyrumieniła. Robię tą jajecznicę czwarty raz i za każdym razem ona inaczej pachnie i zastanawiam się, czy będzie inaczej smakowała. Myślę, że wystarczy. Przekładam ją na talerz. Jajecznice ogólnie rzecz biorąc podawano albo ze śmietaną, albo z konfiturami, albo ze świeżymi owocami. Ja dzisiaj sobie zaszaleję i dodam te trzy rzeczy, tak żeby było ładnie i smacznie. Zacznę od śmietany. W przepisie było napisane, że mogła to być słodka śmietanka. Śmietana jest już na omlecie, na jajecznicy. Do tego może maliny. Słodkie maliny. No i co? Liść mięty. Okej. No i nadszedł czas na próbę. Tutaj może Wam pokażę bliżej, jak wygląda. Zobaczcie. Tak wygląda jajecznica na winie z cynamonem. Konfitura, o właśnie, zapomniałam, konfitura. Konfitura też. Oczywiście domowej roboty. Tutaj mamy konfiturę śliwkową. Trochę po omlecie. Po omlecie. Po jajecznicy, po omlecie, dlatego, że to wygląda trochę jak omlet, ale no, to jest jajecznica. O, zobaczcie, teraz jest efekt końcowy razem z konfiturą. Jajecznica na winie przygotowana w Pałacu Branickich w Białymstoku. Mamy za sobą już prawie pierwszy odcinek Branicki od kuchni, a ja teraz degustuję. Jem ją czwarty raz. Czwarty raz i za każdym razem smakuje inaczej. Dzisiaj w pałacowych wnętrzach smakuje wybornie. Naprawdę jest pyszna. Słuchajcie, to jest taki przepis zapomniany, bo każdy z nas robi jajecznicę w domu ze szczypiorkiem, z cebulką, z boczkiem, a to jest jajecznica z winem. Nie słyszałam, żeby ktoś z moich znajomych, bądź nawet moi rodzice ją robili, ale naprawdę warto ją zrobić i sobie ten staropolski przepis przypomnieć. Choć zbliżamy się do końca tego odcinka, to chciałabym pokazać Wam jeszcze jedno ciekawe miejsce. Zapewne nie raz, spacerując przy tej części, zastanawialiście się, co jest za tymi małymi drzwiami. I za chwilę ta tajemnica zostanie dla Was odkryta. W tej części piwnic Branicki trzymał opał.
zobaczcie, tu było palenisko. W tym ogromnym palenisku palono torfem. Przez tamte kanały ciepło dochodziło do pałacu. Dzięki takim kanałom w pałacu było bardzo przytulnie i można było ucztować godzinami. To dopiero początek mojej dworskiej przygody. W kolejnym odcinku zabiorę Was w inne ciekawe miejsca związane z Janem Klemensem Branickim. Ale do pałacu jeszcze wrócimy. Do zobaczenia. Dobra, bardziej w prawo. Z mikrobuchrami muszę zapamiętać. Przepraszam Was, jest czas. I co? Próba? Tak? Próba? Jemy? Jemy, dobra. Czy tak czuła się Izabela Branicka, której podawała służba jajecznicę do stołu? Nie wiem, ale ja wiem, że się czuję dobrze. Co sądziłam? Czuję się dobrze, słuchajcie. Czuję się dobrze.